Cześć, Krzysztof z tej strony, Turbo Auta z USA. Witajcie w drugiej części listopadowych oględzin. Ponownie musieliśmy wszystko podzielić na dwie części, ponieważ samochodów nazbierało się bardzo dużo. Tak więc mam nadzieję, że nie będziecie mieli nam tego za złe. Pamiętajcie o lajkach, pamiętajcie o subach. Udostępnijcie również nasz film gdzieś do znajomego, może gdzieś na tablicy na Facebooku. Będzie nam bardzo miło, jeżeli nie możecie kupić z nami samochodu, to chociaż udostępnijcie nasze filmy dalej. Bardzo nam to pomaga w temacie reklamy naszej działalności. No i oczywiście to dzięki Wam mamy tak ogromny sukces, ale dosyć tych słodkości, przejdźmy do konkretów. Szkoda całkowita, 21 rok, XC60, przyznacie, naprawdę ciekawy samochód, natomiast bardzo mocno uderzony. Zobaczcie, ile tego samochodu zniknęło. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, a to się naprawi. No pewnie, że się naprawi, nie ma rzeczy, których się nie naprawi. Natomiast jakim kosztem? Jakim kosztem? Zobaczcie, co się wydarzyło tutaj w tym miejscu. Widzicie? W tym miejscu doszło aż do złamania dachu. Generalnie cały tyłek tego samochodu przysiadł. Oczywiście zawieszenie, sanki, również wszystko zostało, że tak powiem, pociągnięte. Zobaczcie, jak mocno została tutaj wbita tak naprawdę belka. No i oczywiście całość została popchnięta dalej, czyli podłużnica, podłoga i tak dalej, i tak dalej. No niestety, nie będziemy tutaj pchać się do środka. Może pokażę Wam bagażnik tego samochodu, ale wszystko jest zaklejone, tak więc nie będziemy wchodzić i rwać tego wszystkiego na siłę. No ale o skali zniszczeń na pewno też może powiedzieć tutaj ta szpara, widzicie? No całość została pociągnięta w tamtą stronę, dlatego ta szpara tutaj się nie zgadza. Te drzwi jak najbardziej, one się otwierają, natomiast po prostu prawdopodobnie tutaj podłoga pod spodem musiała się pofalować. No cóż. Perfekcyjne auto, jeżeli ktoś z Was ma w rodzinie blacharza lub też blacharz pracuje w Waszej, że tak powiem, miejscowości za nieduże stawki. No bo w dużym mieście, naprawdę takim, można powiedzieć, jak Warszawa, Poznań i tak dalej, stawki za robocze godziny już robią się naprawdę drakońskie. Klucze leżą w środku, jak widzicie, piękne, fajne takie fotele. Volvo ma taki specyficzny kolor tapicerki, one mi się naprawdę podobają. Tu mamy tak jakby, myślę, że tylko jakąś kartę do samochodu. No ale mimo wszystko nie ma tutaj prądu, tak więc nie będziemy go odpalać. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, dokupiony najlepszy system audio, Bowness & Wilkins. Generalnie jest to wersja Inscription, czyli taki można powiedzieć top topów. T5, mimo wszystko dwulitrówka, ale z tym słabszym silnikiem. Ten samochód będzie licytowany dopiero za 2 dni, tak więc jeżeli ktoś z Was jest ciekawy ceny, no to myślę, że Paweł wrzuci Wam to wszystko na dole. A być może szukacie generalnie takiego auta, wpłacajcie depozyt i zaczniemy poszukiwania. . 2019 rok, Ram 1500 Limited, o tym już mówiliśmy, dlatego tym razem przejdziemy do konkretów, czyli do Szkody całkowitej. Samochód dostał bardzo dobrego gonga w tyłek, rama naprawdę mocno się złamała, zaraz postaram się Wam to wszystko pokazać. No nawet słonko jakieś się pojawiło na koniec dnia. Wygląda to wszystko następująco. Ojej. Dajcie sekundkę, niech to może wszystko poleci gdzieś. Uderzenie skupiło się naprawdę dosyć nisko, zobaczcie, centralnie tak naprawdę w belkę, w hak. I zostało to wszystko wepchnięte, zarówno jak i pociągnięte do dołu. Nie wiem, czy to widzicie, na pewno widzicie. W tym miejscu, zgadza się, w tym miejscu mocowana jest paka do ramy. Widzicie, co się wydarzyło? No i teraz zapasówka. No i teraz tak naprawdę najgorsza rzecz. To oczywiście do wymiany rama.
Do czego zmierzam? Zobaczcie, jaki mamy tutaj rozmiar szkód tego samochodu. Praktycznie pełna tutaj, można powiedzieć, paka musi być zmieniona. No wszystko musimy zmienić z tyłu. Zobaczcie, pobite są lampy, klapa jest uszkodzona, oba błotniki, paka sama w sobie się złamała. To wszystko jest do zmiany z tyłu. Kolejna kwestia, zobaczcie, jak przysiadł ten samochód na zawieszeniu. Może być równie dobrze tak, że na przykład w tym aucie będzie uszkodzony kompletny most, wahacze, wszystko dosłownie. Kolejna kwestia, zobaczcie, idziemy teraz dalej. Paka, która została wepchnięta, uderzyła w kabinę. Tu jest jedno miejsce, do uderzenia doszło i paka się cofnęła w tym miejscu. I teraz kolejna sprawa, najprawdopodobniej na dole również doszło do tego, do takiej samej sytuacji. Tak więc zobaczcie, naprawdę jest tutaj masa pracy, masa pracy. Nie zapominajmy jeszcze o tym. Najprawdopodobniej było też tak, że gdy samochód dostał w tyłek, został przepchnięty na coś z przodu. No i mamy tutaj również uszkodzony tak naprawdę przód. Reasumując, jeżeli ma się to wszystko opłacać, to po prostu ten samochód powinien być dosyć tani. W praktyce śmiem twierdzić, że on tani może też nie być, ponieważ duża część osób prywatnych, która nie zna się na tego typu samochodach, po prostu przelicytowuje te auta. Bo nie wiedzą o tym, że na przykład przekładka kompletnej ramy w dobrym serwisie potrafi kosztować nawet w okolicach 10 tysięcy złotych. Mowa tylko o przekładce ramy, a gdzie dopiero mowa o reszcie pracy. Tak więc bierzcie to pod uwagę i to, co powtarzam. Czasami jest po prostu lepiej dopłacić 10 tysięcy dolarów do samochodu, niż brać po prostu kompletnego zgniata. Nie mówię, że tego się nie da naprawić, bo się da jak najbardziej, tylko ubolewam też nad tym, to co powtarzałem wiele razy. No w Polsce wiele samochodów tego typu właśnie jak pick-upy powinny mieć zmieniane ramy, natomiast te ramy po prostu są gdzieś tam klepane, naciągane, no i te samochody tak w ten sposób jeżdżą. Czasami nie śladują, czasami tną opony, nie trzymają geometrii, no ale po prostu tak zostało to zrobione, bo jest taniej. Bo na przykład rama kosztuje majątek, bo wymiana kosztuje majątek. No i potem też właśnie chodzi taka negatywna, można powiedzieć, fama o tych samochodach, że auto z USA to złomi wrak, bo jest tam podklepane, jest tam tylko i wyłącznie poklejone. Również nad tym ubolewam. No ale temat jest rzeka, moglibyśmy o tym gadać i gadać. Zostawmy tego rama, idziemy dalej. Myślę, że coś ciekawego jeszcze znajdziemy w tym rzędzie. Ta sztuka została sprzedana za... Widzimy się przy kolejnym. Przed Wami 2016 rok, Dodge Charger SRT Hellcat. Jak najbardziej, przyjechaliśmy tutaj po Chargera, no ale nie po tego. O kurcze, BMW 2 czerwona, podejdźmy na sekundkę. Kurcze, konkret, 2017 rok, M240i, czyli silnik już z serii B pod maską. Sześciocylindrówka, no to naprawdę bardzo mocny silnik, jak na takie małe autko. Jest nawet, zobaczcie, zaznaczona linia wody, jest to flot. Do tego momentu, można powiedzieć, gdzieś tam mniej więcej stała woda. Jeżeli bierzemy tą linię wody za pewnik, no to zobaczcie sami, mniej więcej tak w tym miejscu do foteli to woda musiała być. Faktycznie śmierdzi w środku. Nawet nie ma sensu, żebym ja tu wchodził, po prostu jest smród totalny. Samochód został sprzedany dosłownie kilka dni temu. Paweł wrzuci Wam cenę. Obok mamy również, patrzę tutaj, siódemkę. Skoro już jesteśmy, to myślę, że warto było tutaj również do niej zajrzeć, ponieważ siódemka to jest również bardzo fajny, konkretny samochód. Przede wszystkim bezpieczne. Siódemki są duże, twarde. I nawet jeżeli coś Wam się stanie w takim samochodzie, to uwierzcie mi, możecie tylko dziękować, że jechaliście siódemką. Samochód, zobaczcie, nie ma jeszcze daty licytacji, tak więc najprawdopodobniej niedługo pojawi się data. Jeżeli szukacie czegoś takiego, no to śmiało możecie wpłacić depozyt i pomożemy. Silnik, oczywiście nasz ulubiony, V8, jest to 750, tak więc silnik jest bardzo, można powiedzieć, średni, wręcz nieciekawy. No ale kto wie, jak tylko będzie tanio, być może ktoś z Was szuka czegoś takiego. Jeżeli ktoś z Was być może jest mechanikiem i umie naprawić te silniki, no to dla Was takie auto jest jak znalazł po prostu, jakbyście wygrali na loterii, ponieważ sami, że tak powiem, mniejszym kosztem jesteście w stanie ten samochód naprawić. Wybaczcie mi, dotknąłem tutaj jakichś takich krzaków i wygląda na to, jakby dosłownie śnieg tutaj padał. Tak więc to auto będzie dopiero przewidziane do licytacji. Dwójka jest już sprzedana. Myślę, że idziemy szukać dalej jakichś ciekawych kąsków. Zdaje się, że prosiłem też o wyjęcie tutaj tej Audi A6. Zgadza się, to jest ta właśnie biała sztuka A6, 2 litry turbo quattro. Skoro jesteśmy tak blisko, no to
podejdźmy też i do niej. Tak jak widzicie, obita z jednej strony, obita z drugiej strony, dodatkowo obita z trzeciej strony. Ktoś mnie prosił, abym to zobaczył, ponieważ jest to polift, dwulitrówka na niską akcyzę. Natomiast patrząc na to, jak to realnie wygląda teraz z tej perspektywy, no to tutaj ponownie naprawa to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nie myślcie o tym, że poskładacie ten samochód za 20 tysięcy złotych, bo to jest po prostu błąd. Zrobię kilka zdjęć, myślę, że Was już nie będę męczył tym samochodem, tym bardziej, że może spróbujemy podejść go licytować, tak więc za dużo nie będę zdradzał informacji. Konkretnie jest to ten numer, aukcja za 2 dni, spróbujemy podejść do licytacji lub też nie, chociaż ja to czarno widzę. Raczej nie pchałbym się w przypadku Audi A6 i tak znacznych szkód z każdej strony dookoła, po trochu poobijanej. Szukałbym czegoś po prostu może droższego, w lepszym stanie. Kolejny rental, kolejny czysty papier, czyli ponownie Amerykanie będą się o to bić. Licytacja dopiero 1 grudnia. Uwaga, 80 tysięcy mil. 80 tysięcy mil jako rental, tak więc na pewno ten samochód łatwo nie miał. Prezentuje się naprawdę fajnie, bo nie jest po prostu uszkodzony. Może wymagać jakichś dalszych prac. Generalnie ma opis jako Skoda Mechanical. Nie wiadomo, co to znaczy mechanical. Być może skrzynia biegów, być może silnika, być może równie dobrze cokolwiek innego. W każdym bądź razie do takiej dużej wypożyczalni nie opłaca się takiego samochodu trzymać. Lepiej go wymienić na nowy. Auto prezentuje się znakomicie, ma jakieś takie drobne rycki na zderzaku. Gdzieś mógł zostać kiedyś, że tak powiem, parkingowo dociśnięty. No i efekt gotowy. Zajrzyjmy do środka ponownie. 80 tysięcy mil. Auto wypożyczone i zobaczcie, jak wygląda Ford. Naprawdę ma bardzo fajne materiały wykończenia, one nie poddają się tak szybko jak w innych samochodach. Tak więc próżno tutaj szukać śladów zużycia. Wersja poliftowa, po ostatnim można powiedzieć lifcie, 19 rok do góry to był ostatni lift. Bardzo ładny samochód, być może ktoś z Was szuka czegoś takiego. Zapraszam do wpłaty depozytu i spróbujemy podejść. Ponownie pełna wersja wyposażenia, czujniki martwego pola, aktywny tempomat i wszystkie generalnie bariery w tym aucie są. Sam jestem ciekaw, za ile taki samochód się sprzeda, no bo jak na 19 rok, no to ma bardzo dużo przejechane, jak na warunki amerykańskie, no i dodatkowo jest to po prostu rental. Ten oto samochód jest bardzo dobrym przykładem, abyśmy omówili sobie temat bieżących cen na licytacji i skąd się to bierze, dlaczego są aż tak wysokie. Wiele osób dzwoni do mnie z Polski, że właśnie chciało kupić Q8 w polskim salonie jako nowe auto, poszli złożyć zamówienie, no i niestety można powiedzieć pocałowali klamkę u dealera. Co mam na myśli? Dowiedzieli się, że na diesla tego typu Q8 w wersji diesel trzeba czekać powiedzmy sobie między 7 a 9 miesięcy od złożenia zamówienia, natomiast na wersję benzynową trzeba czekać nawet 15 miesięcy. Dlatego właśnie te auta są tak bardzo drogie na licytacji, ponieważ są one dostępne, można powiedzieć, tu i teraz, oczywiście w dużym cudzysłowiu, ale wiecie, co mam na myśli. I dlatego właśnie, kto ma większy portfel, komu bardziej zależy na czasie, kto ma więcej pieniędzy do wydania, no to po prostu licytuje wysokie takie samochody, bo po prostu są one tu i teraz dostępne. Co do samej Q8, tak jak pewnie widzieliście przed chwilą, szkoda całkowita z uwagi na to, co się wydarzyło ze strony prawej. Szyba prawdopodobnie była wycięta tutaj, nie wiem czemu, czy do wyceny, czy były plany jakieś naprawy tego samochodu. Myślę, że spróbujemy może jeszcze zajrzeć do środka. Bardzo fajnie zostało to zaklejone. Zobaczcie, czasami zaklejają tylko dotąd, no i to jest złudne, bo tak czy inaczej ta woda, że tak powiem, po ścianie grodziowej ścieka do dywaników. Tu ktoś bardzo fajnie to właśnie zakleił, a że tak powiem, praktycznie do połowy maski. Tył wygląda następująco. To, co było rozbierane, zostało wrzucone do środka. Myślę, że co nieco z tych rzeczy można użyć. Zobaczcie, widzę nawet jakieś lampy, jakieś moduły. Natomiast tutaj, co się działo, no to powiem Wam szczerze, nie mam pojęcia, czy ta deska była wymieniana, czy oni to po prostu demontowali po to, aby włożyć tej szybę. Nie mam pojęcia, co oni tutaj mogli robić. Naprawdę, powiem Wam szczerze, czasami dochodzi do kuriozalnych sytuacji.
bo po prostu zakłady blacharskie mają płacone za wycenę, dlatego rozbierają czasami niepotrzebnie samochód, bo każda godzina to oczywiście płatna godzina. Wybaczcie mi, coś tutaj jeszcze blokuje się. Ok, podsunęliśmy to wszystko. No niestety tapicerka w tym samochodzie najprawdopodobniej trochę dostaje i będzie uszkodzona. Mamy, widać, nawet hak domówiony, bardzo dyskretny, nawet go za bardzo nie widać. Amerykański styl, tak jak widzicie, aluminium. Zostało to wszystko rozerwane, drzwi zdjęte do wyceny. No, mimo wszystko, ja nie bałbym się generalnie naprawy tego samochodu, jako te szkody tutaj. To jest bajka, tylko pytanie jeszcze, jak ten środek to wszystko przetrwał. O co chodzi z tym kokpitem? Dlaczego to tak właśnie zostało wszystko rozebrane? Myślę, że to by było tyle. Nie będziemy dłużej tutaj siedzieć przy tej Q8, ponieważ jest jeszcze dużo innych ciekawszych samochodów. Licytacja za 2 dni, tak więc na pewno zobaczymy, jaki będzie finał tego wszystkiego i wchodzimy do kolejnego rzędu. Zobaczymy, co ciekawego tam znajdziemy. Nadal szukamy takiego Chargera z Cutpack White Body. Do tej pory go nie widziałem, powinien gdzieś tutaj być. Do zamknięcia kopartu pozostało mniej więcej jakieś 1,5 godziny. Tak więc muszę się naprawdę streszczać. No przyznacie, z niektórych samochodów to nawet nie ma czego zbierać. Między innymi to jest właśnie taki przykład. Wjechał na ostro, przyznacie. Na pewniaka. Ciekawe, żeby tutaj drugi z boku jechał, czy by nie było zaraz bam. Tundra w wersji Platinum, czyli naprawdę bogato doposażony samochód. Ostatnio była u nas taka na Facebooku, tak więc polecam wpaść, zobaczyć zdjęcia i mniej więcej, jeżeli będziecie ciekawi ceny, możecie napisać wiadomość do Piotrka. Piotrek jest na Facebooku, jak najbardziej wam wszystko podpowie, opowie i pokaże. Idziemy dalej, Gielce. Nie taki głupi ten GLC, możemy do niego na chwilkę podejść, zobaczyć, co to konkretnie jest. Pytanie, czy jeszcze będzie licytowany, czy już jest po aukcji. Nie głupi, ponieważ widzę, że tutaj nawet mamy lampy Big Xenon plus LED. Tak więc ktoś musiał za to dopłacić, za tak zwany pakiet technologiczny. Zerknijmy. Bio, czyli ponownie albo jakieś jedzenie, albo jakieś resztki krwi są w tym samochodzie. 2019 rok, GLC 300 Formatic, czyli na pewno konkretny samochód, ponieważ ma napęd na 4 koła, 2 litry, tylko 11 tysięcy mil przebiegu. Szkoda, ponownie po zawieszeniu praktycznie cały bok pociągnięty, tak jak widzicie. To koło trzyma się dosłownie na słowo honoru, albo na amortyzatorze, albo na jakimś wahaczu. Wszystko z tej strony musi iść dosłownie na śmietnik. I zobaczcie, ta rysa jest pociągnięta aż do samego końca. Felga tutaj również ucierpiała. Pytanie, czy zawieszenie będzie w porządku, czy tylko i wyłącznie zakończy się po prostu na tej feldze. Kluczyk widzę, że jest jeden. Jasny środek, ciemny dół, tak więc na pewno cieszy. Tak jak widzicie, fajna panorama. Naprawdę fajny samochodzik. No takie auta są obecnie w cenie właśnie, dosyć świeże, z niskim przebiegiem, z racjonalną szkodą. Licytacja za 2 dni, ten konkretny GLC został sprzedany za... Widzimy się przy kolejnym. Kolejna ciekawostka, samochód zlicytowany dosłownie wczoraj, 2,5 litra, napęd na 4 koła, silnik, który nadaje się do gazu. Nie wiadomo czemu, no ale auto nie ma na sobie szkody całkowitej, wylądowało na licytację sprzedawcą, nie było ubezpieczenie. To auto ma na sobie czyste papiery. Ciekawe, że został zlicytowany, no ale czasami naprawdę jest warto dopłacić i po prostu kupić lepszy samochód już na samym początku. No i oczywiście mieć dużo mniejszy problem z naprawą takiego samochodu. Co mu było, co mu dolegało, no to sami wiecie, pewne rzeczy dopiero wychodzą po czasie. One wszystkie, te auta, wyglądają pięknie, ładnie na zdjęciach, te, które są niekolizyjne oczywiście. Natomiast w praktyce z jakiegoś powodu one rzeczywiście tutaj trafiają. Ten konkretny samochód tak naprawdę ma już 93 tysiące mil przebiegu, kto wie, być może coś z napędem odmówiło posłuszeństwa. 2019 rok, Ford Mustang w wersji 2.3 EcoBoost, czyli nie jest to V8, natomiast jak najbardziej konkretny, fajny silnik. Uwierzcie mi, że po małych modyfikacjach, jakiś stożek, jakiś dolot, być może katalizator wywalić poza turbiną ten pierwszy i naprawdę te auta są bardzo mocne, moce rzędu 400 koni są osiągane. Ponownie, tak jak widzicie, uderzenie poszło górą po miękkich elementach, prawdopodobnie Mustang zahamował w ostatniej chwili i wjechał pod spód. Tutaj mamy bardzo ładnie uwidocznioną belkę w tym samochodzie.
absorber. Tak jak widzicie, dosłownie wszystko poszło, że tak powiem, górą. Naprawa takiego samochodu na częściach oryginalnych, śmiem twierdzić, że spokojnie gdzieś w okolicach 30, nawet 30 kilku tysięcy złotych. Jeżeli byśmy chcieli wszystko kupować w oryginale, w zamienniku na pewno będzie taniej. Wybór należy oczywiście zawsze do klienta, tak więc bierzcie poprawkę na to, że poskładanie czegoś takiego to nie 15 tysięcy złotych, bo często właśnie spotykam się z czymś takim, że dzwonicie, że z inną firmą rozmawialiście, że ktoś tam wam obiecał, że poskładacie ten samochód za 15 tysięcy. No sorry. Jak ja widzę pewne rzeczy, pewne zdjęcia, no to po prostu tylko pozostaje śmiać się lub też płakać, no bo nie wiadomo co robić. Tak więc 19 rok, poliftowy Mustang 2.3 EcoBoost. Obok widzę stoi starszy V8 wersji GT, już ma 131 tysięcy mil. Tak jak widzicie, dyskoteka na całego, tak więc zobaczmy co się dzieje jeszcze w środku. Fajnie, że jest tutaj duża nawigacja, pomimo tego, że nie ma tej skórzanej tapicerki, no jest to duża nawi, to cieszy. Na pewno dużo ładniej i ciekawiej to wygląda. Mustang jak Mustang, generalnie samochód jest bardzo znany dla wszystkich. Dużo tego się narobiło w Polsce. Fotel jest tak najbardziej do strzycia. Widzicie, jak to jest wszystko pięknie, ładnie zaprojektowane. Nie musicie się takich rzeczy bać. Pod maskę raczej nie będę zaglądał, bo widziałem tam sznurek. Tak więc myślę, że zaraz przechodzimy do kolejnego rzędu. Troszeczkę się nie niepokoję, bo miał być tutaj po prostu Charger wersji Scat Pack 2021 rok. Mamy na ten samochód depozyt i powiem wam szczerze, rozglądam się za tym autem i nigdzie go generalnie tutaj nie widzę. No nic, przechodzimy do kolejnego rzędu, może za chwilę uda nam się go w jakiś sposób znaleźć. A tam coś nowego przyjechało. Zobaczcie tutaj F-150, co prawda jeszcze poprzedniej generacji, limitowana edycja w wersji Harley Davidson. Były takie edycje faktycznie, bardzo rzadko, ale zdarzają się takie auta na aukcji. Troszeczkę inne detale, wykonania, wykończenie były po prostu w tym modelu. Generalnie jest to F-150 tak jak każdy inny, no różni się tylko po prostu, można powiedzieć, takimi elementami wykończenia. Tu szkoda, tak jak widzicie, po całości praktycznie przód dojechany. Myślę, że rama również mogła dostać. Mimo wszystko taki miły znaczek, miły akcent. Komplet kluczy, widzicie tutaj na zegarach? Takie detale. No ale jak najbardziej cieszą. Ponownie bardzo duży samochód, pełna kabina. Ja lubię właśnie pick-upy z pełną kabiną. Dużo miejsca jest tutaj z tyłu do wykorzystania. Pojechał wózkowy. Schowajmy się tutaj na chwilę. Tak jak widzicie, wszystko się kurzy, pyli. Poszło wszystko już dalej. Nie wiem, czy to będziecie widzieć, ale ten samochód ma naprawdę bardzo ładny lakier. Tutaj na wnękach to bardziej widać. Widzicie ten brokat? On gdyby był tutaj czysty może i taki przepolerowany bardziej, to byłoby to dużo lepiej widać. Ale naprawdę bardzo ładny kolorek. Dużo takiego brokatu pod światło widać. Tak więc tak wygląda F-150 w wersji Harley Davidson poprzedniej generacji. Jeżeli jesteście ciekawi co to jest, zawsze możecie przepisać numer z szyby. Ten konkretny samochód został sprzedany za. I myślę, że widzimy się przy kolejnym. Przed wami 2018 rok, BMW X5 wersja 35i. Ponownie 3 litrówka, bardzo dobry, bezpieczny silnik do tego samochodu. Jedynie 37 tysięcy mil, fabryczny M-pakiet, to na pewno już widzicie, lampy Adaptive LED. Generalnie ten samochód jest bardzo dobrze doposażony. Myślę, że zaraz sobie jeszcze omówimy, gdy wskoczymy do środka. Skoro jesteśmy już tutaj na początku, omówmy sobie temat Szkody. Można powiedzieć, że to uderzenie poszło dosłownie wzdłuż podłużnicy, wzdłuż belki, widzicie? Zgadza się, belka wzięła na siebie dosłownie minimalną siłę, jeżeli chodzi tutaj o tę Szkodę. Można powiedzieć, cała główna siła skupiła się tutaj na zawieszeniu. Zobaczcie, jak w tym miejscu wygląda felga. Te felgi w X5 są naprawdę twarde, mocarne. Tak więc jeżeli ona tak się poddała, to uwierzcie mi, było naprawdę bardzo mocne uderzenie. Nie wiem, czy widzicie, na samym dole leży wahacz dolny.
został on wyrwany z sanek, tak więc sanki również lecą na śmietnik. Generalnie całe zawieszenie z tej strony musi iść po prostu nowe. Pytanie, czy ten amortyzator jest to zwykły amortyzator, czy jest to amortyzator elektryczny, bo jeżeli to będzie amortyzator elektryczny, no to pewnie będzie kosztował również bardzo dużo pieniędzy. Generalnie jesteśmy w stanie zawsze Wam pomóc, sprawdzić, co w danym samochodzie jest, czego nie ma, mamy dostęp do dekodera wyposażenia. Jeżeli chodzi o naprawę, no to takie auta, można powiedzieć, naprawiamy z zamkniętymi oczami. X5 tego typu robiliśmy już bardzo dużo. O czym warto wspomnieć? 18 rok, 37 tysięcy mil, fabryczny M-pakiet. Co to oznacza? Oznacza to na pewno to, że ten samochód będzie bardzo drogi na licytacji. X5 naprawdę mocno trzymają wartość, tak więc cieszę się, że również ja mam X5 w tej nowszej budzie, bo widzę to po prostu, że te auta naprawdę nie tracą dużo na wartości, tak jak na przykład to ma miejsce w przypadku, można powiedzieć, konkurentów. Ale co jeszcze możemy powiedzieć ciekawego o tym konkretnym samochodzie? Wejdźmy do środka, może pokażę Wam na szybkości wyposażenie tego auta. Widzę, kolejny Nissan przyjechał. Harman Kardon, zobaczcie, tam są czujniki martwego pola. Pakiet zimowy, czyli grzana kierownica, grzane fotele. Prawdopodobnie z tyłu jest również grzana kanapa. Generalnie jest naprawdę tutaj bardzo dużo takich ciekawych rzeczy, jak na przykład head-up display, jak nawigacja duża. Dokupiona panorama, czarny sufit, naprawdę, naprawdę to jest X5, tutaj nie ma lipy. Kluczyk praktycznie się nie zmienił, jest taki sam w tych nowych modelach. I zobaczcie, 37 tysięcy mil, tutaj praktycznie nie ma żadnego śladu zużycia, tak jak mówię, X5, tutaj nie ma żartów, jest to naprawdę bardzo fajny, konkretny samochód. Jakieś graty. No i niestety, nie wiem po co te drzwi akurat były rozbierane, ale były. No i niestety prawdopodobnie ta tapicerka również mogła dostać. Licytacja tego samochodu jest za 2 dni. On był na naszej liście. Prawdopodobnie ktoś z naszych klientów będzie chciał do tego spróbować podejść. Przypadkiem wpadł mi w oko ten Challenger, natomiast... no cóż, stan ocenicie zaraz sami, postaram Wam się kilka rzeczy pokazać. Generalnie wersja bazowa 3,6 litra, ktoś miał ułańską fantazję, można powiedzieć, podoklejał kilka znaczków, zmienił kolor samochodu poprzez okleinę. No generalnie chciał chyba troszeczkę zrobić z tego auta troszeczkę takiego większego gangusa. Zobaczcie, jakieś takie śmieszne naklejki, Hellcata. Okleina daje wiele do życzenia, nie wiem czy to widzicie. Ten samochód generalnie pod spodem jest czerwony. I tak jak spojrzymy na kilka takich detali, kilka takich śmiesznych dokładek, kilka jakichś takich śmiesznych spraw, no to powiem Wam szczerze, no nie robi się takich rzeczy, no nie robi się takich rzeczy. Jeżeli ktoś chce Hellcata, to niech kupi tego Hellcata. Po co po prostu robić takie sprawy? To mniej więcej chyba jest podobnie, jeżeli ktoś kupuje, nie wiem, BMW zwykłą, jakoś tam 1.6 czy 1.8 i jakieś tam znaczki M-Power nakleja. Mi się wydaje, że to jest bardzo podobna sytuacja. No ale ktoś bardzo dużo musiał tym autem jeździć, 145 tysięcy mil. Generalnie to jest jakaś łańska fantazja, powiem Wam szczerze, nigdy w życiu nie kupiłbym takiego auta po przeróbkach. Jeżeli chcecie coś sami, że tak powiem, modzić, to kupcie sobie fajną bazę, fabryczny samochód, ponieważ to nie świadczy dobrze o poprzednim właścicielu. Śmiem twierdzić, że ten samochód naprawdę nie miał łatwego życia i na pewno klientowi od razu bym zakup takiego auta. 2016 rok, Jeep Grand Cherokee, wersja SRT, czyli ponownie 6,4 litra. Szkoda całkowita z uwagi na to, co zresztą sami widzicie. Troszeczkę przodem, troszeczkę bokiem. Zaraz to sobie wszystko jeszcze omówimy. Jak na SRT przystało, naprawa nie będzie, że tak powiem, tania, no bo wszystko, co jest w SRT, kosztuje troszeczkę więcej pieniędzy niż do zwykłego Jeepa. Faktycznie występują zamienniki, mam na myśli jakiś Tajwan, jakieś Chiny i tak dalej. No ale kto co lubi, niektórzy nie lubią po prostu zamienników, niektórzy wolą oryginały. To jest decyzja klienta, jak składamy dany samochód. Przypomnę Wam, również pomagamy z naprawą na gotowo. No ten konkretny Jeep dojechany przodem, zobaczcie, też dojechany po zawieszeniu praktycznie po całości. No bo te koło zostało, zobaczcie, cofnięte i uderzyło tutaj w ten błotnik. One się po prostu cofnęło, wróciło do jakiejś takiej neutralnej pozycji. Ale na 100% ponownie zawieszenie z tej strony jest po prostu na śmietnik. I generalnie poza tym, zobaczcie, przetarty po całości bok. Przyznacie, pracy jest sporo, no bo do poskładania mamy przód, mamy do poskładania, można powiedzieć, do pola kierowania cały bok. Skończy to się tym, że zaraz całe auto będzie dookoła malowane. No i jak ktoś przyjdzie do Was z miernikiem, no to zaraz będzie płacz, że dlaczego ten samochód jest malowany. A no właśnie dlatego, że
wszędzie po trochu był obłupany. Nie są to poważne szkody, natomiast no niestety trzeba to wszystko naprawić. W środku wygląda to wszystko następująco. Całkiem w porządku, nie jest jakoś mega brudno. Widać, że co nieco zostało rzucone dosłownie tak przysłowiowo na fotele. Tylko zobaczcie tutaj sami. Widzicie panoramę? Na szczęście ktoś tutaj zakleił tę panoramę folią. Folią czy też taką, zobaczcie, pleksą. Nie wiem, o co tu chodzi. Nie wiem, nie znam się. Natomiast ciężko im powiedzieć, jak do tego doszło. Najwyraźniej jest po prostu brak prądu w aucie, czy też, nie wiem, brak szyby. I dlatego oni postanowili to wszystko zakleić. No miło, bo mimo wszystko, że tak powiem, nie śmierdzi w środku w aucie. Tak więc najprawdopodobniej ta woda nie dostaje się do środka. Myślę, że nie będziemy marnować na niego czasu. Zrobię kilka zdjęć i idziemy dalej. Przed Wami 2019 rok. Ford Mustang w wersji GT, czyli prawilna V8. Auto jest bardzo poważnie uszkodzone. Natomiast wielu z Was nie zdaje sobie z tego sprawy. Za chwilę postaram się to Wam pokazać. Nawiasem mówiąc, bardzo dużo dobrych rad udzielam Wam. Za darmo. Zastanawiałem się, czy nie otworzyć jakiegoś takiego nowego kanału. Tylko i wyłącznie dla profesjonalistów, gdzie mógłbym dyskutować z Wami jako takimi osobami, że tak powiem, doświadczonymi, które biorą właśnie kilkanaście samochodów, gdzie my, jako takie doświadczone, można powiedzieć, wilki tego biznesu, moglibyśmy, że tak powiem, wymieniać się jakimiś informacjami. Musiałbym przemyśleć jeszcze, jak to prawnie i sprawnie rozwiązać. Myślałem o jakiejś takiej koncepcji po prostu na zasadzie prywatnej strony, wejściówki na zasadzie jakiegoś abonamentu, kilka złotych, dosłownie kilka złotych na miesiąc, tak aby nie było tam osób z przypadku, tak jak na YouTubie, gdzie każdy może wejść, każdy może to zobaczyć, tylko abyśmy po prostu byli my, konkretni zawodowcy, którzy chcą od siebie się po prostu czegoś uczyć, którzy chcą się czegoś dowiedzieć, którzy chcą się po prostu rozwijać i nie popełniać tego typu błędów. Tak więc pokażę Wam, o co tutaj konkretnie chodzi. Generalnie musicie bardzo mocno uważać na Mustangi GT, bo to są miękkie auta. Mam na myśli blachy, one bardzo szybko się poddają. W skrajnych przypadkach, nawet przy takich dziwnych szkodach, gdy ten samochód dostaje, że tak powiem, gonga pod spodem, gdy wypada z drogi, no to potrafi być również niemiło, no bo część z Was bierze pod uwagę takie rzeczy, na przykład jak właśnie dół chłodnic, jak koła, zawieszenie, opony, jakieś tam wahacze, amortyzatory i tak dalej. No bierzecie takie rzeczy pod uwagę. Tylko teraz jeszcze jedna rzecz, musicie to też wziąć pod uwagę, że Mustang jest miękki i w momencie, kiedy dochodzi do strzału pod spodem, on potrafi się po prostu złamać. Co mam na myśli? Sami zobaczcie. Na pierwszy rzut oka wygląda wszystko pięknie, a teraz wprawiona osoba, która wie, na co patrzeć, no to zwróci na to uwagę. Przybliżajcie sobie zdjęcia na koparcie i zaglądajcie tutaj szczególnie w to miejsce w przypadku Mustanga. Widzicie tutaj tą fałdkę? Wybaczcie mi, że tak trochę niewyraźnie, ale muszę głową utrzymać maskę. No i efekt jest widoczny. Ten samochód został dosłownie przełamany w tym miejscu. To teraz zobaczcie, co się dzieje z drugiej strony. Wybaczcie mi, muszę tak przechodzić na raty, ponieważ tutaj ta maska non-stop opada. Tutaj doszło już totalnie do, można powiedzieć, katastrofy. Kielich został nie dość, że wybity do góry, to jeszcze popchnięty. Te blachy tutaj się rozerwały i zobaczcie, jak on został po prostu wepchnięty do środka. Widzicie pasek? W skrajnym przypadku to i nawet silnik może być uszkodzony w takim samochodzie. Tak więc uszkodzenia undercarriage są naprawdę zdradliwe. Tutaj no to widzimy, że już jest totalna masakra, natomiast no czasami da się kupić dobre auto po szkodzie undercarriage, no ale nie oszukujmy się, ten samochód musi dużo ładniej wyglądać, no bo tutaj to jest totalna rozsypka, to jest totalny gniot. Nie chciałbym tego naprawiać, jeżeli klient by powiedział mi, żeby mi to kupić, żeby mu to naprawić, to bym powiedział po prostu, że się tego nie chce podjąć. Nie to, że nie dałbym sobie rady, tylko po prostu nie chciałbym tego typu samochodu robić, bo my musimy Wam, że tak powiem, udzielić pewnego rodzaju gwarancji na samochód, że to jest dobry samochód, że to jest dobre auto. Ja nie dam Wam gwarancji na to, że to jest dobry samochód po takim strzale. Koniec, kropka. Dajcie znać w komentarzach, Wy, zawodowcy, którzy pracujecie nad takimi autami, czy mielibyście ochotę, aby stworzyć coś takiego, jak po prostu jakiś taki prywatny kanał, jakąś prywatną telewizję, gdzie za kilka złotych moglibyście obejrzeć więcej moich filmów? Bo nie ukrywam, że czuję tutaj jakiś potencjał. Czuję potencjał w Was,
w wilkach biznesu, bo wy nie boicie się ryzyka. Wy po prostu bierzecie, że tak powiem, byka za rogi i idziecie do przodu. Tak więc to by było na tyle w przypadku Mustanga GT. Jeżeli jesteście ciekawi, co to jest konkretnie, możecie przepisać ten numer. Myślę, że Paweł wrzuci wam cenę sprzedaży tego samochodu. Aukcja jest za 2 dni, no ale tak jak powtarzaliśmy wcześniej, raczej nie polecam tego samochodu do kupna, ponieważ jest to zgniot. Jest to po prostu zgniot. Wchodzimy do kolejnego rzędu. Chłopaki non-stop coś wożą, coś przewożą. Kurzy się niemiłosiernie, natomiast dalej szukamy chargera z Catpacka White Buddy, ponieważ mamy na niego depozyt. Czasami tak bywa, że nawet jeżeli chce przyjechać, no to zobaczcie sami po prostu, ile tutaj jest samochodów. Tutaj stoi dosłownie kilkanaście tysięcy aut. No i bywa tak, że nawet jeżeli byśmy chcieli, że tak powiem, coś obejrzeć, no to może tak się zdarzyć, że nie możemy tego znaleźć. Skrajnie bywa tak, że nawet sam kopart nie wie, gdzie dane auto stoi i musi poszukać danego samochodu. Dziś zostało mniej niż godzina do zamknięcia, tak więc na pewno już nikogo tutaj nie będę zaczepiał, aby ktoś mi pomagał szukać tego chargera. No bo nie oszukujmy się, bądźmy ludźmi. Jutro jest Thanksgiving, czyli czerwona kartka w Stanach Zjednoczonych, nikt nie pracuje, tak więc nikogo też na koniec nie będę, też tak powiem, męczył. Jak nie będzie, to nie będzie, przyjedziemy następnym razem, być może jeszcze w piątek, przed samą aukcją. Przed wami Ford Explorer, prawdopodobnie jest to wersja ze słabszym silnikiem 2.3 EcoBoost, natomiast zaraz się wszystkiego dowiemy. Ok, pokazuje, że nie znalazło nic takiego, spróbujmy jeszcze raz. Czasami faktycznie jest jakiś taki błąd. Zobaczcie, za 2 dni licytacja, 2021 rok, Ford Explorer w wersji XLT, no to powiedzmy sobie, dosyć bazowy model, natomiast najnowszy, obecnie produkowany, jeżeli chcieliby się coś takiego kupić, zapraszam jak najbardziej, pomożemy w temacie części, pomożemy w temacie naprawy takiego samochodu. Nieskromnie, że tak powiem, no mam takie auto na części, gdyby ktoś potrzebował. Tak to realnie wygląda, 21 rok, tak więc praktycznie nowy samochód, ktoś długo się nie najeździł. Napęd na 4 koła, według mnie kwestia podstawowa w przypadku tak dużego samochodu, natomiast uważajcie na licytacji, ponieważ są też takie auta z napędem tylko i wyłącznie na jedną oś. Ponownie mam na myśli jakiś Texas, Florydę, widzicie drzwi po całości, jedne, drugie. Texas, Florydę, Kalifornię, tam tych napędów oni nie potrzebują, wtedy takie auto oczywiście mniej waży, mniej pali. Jeżeli jest non stop ciepło, no to czemu nie? Zobaczcie, jak tutaj posypało się kompletne zawieszenie. Trzyma się dosłownie już tylko i wyłącznie na tym amortyzatorze, czy też raczej na poduszce od amortyzatora. W każdej chwili dosłownie może odlecieć. No, będzie trzymał może ewentualnie jeszcze zacisk na przewodzie. Ciekawe, za ile to się zostanie wylicytowane, za ile to się sprzeda. Widać, w pośpiechu wszystko było zbierane. Widzicie ten mały ekranik? Zgadza się, no. Te bogatsze wersje wyposażenia już są troszeczkę inaczej wykonane, mają więcej bajerów. Natomiast wiadomo, o co chodzi. Zawsze chodzi o to samo, czyli chodzi o pieniądze. Z tyłu, tak jak widzicie, kanapa. Czy też, no, trzeci rząd siedzeń. Bardzo ładny samochód. No mimo wszystko, mimo tych szkód, mimo tego, że nie jest to jakoś najbogatsza opcja, nie jest to najmocniejszy silnik, to po prostu samochód jest naprawdę ciekawy. Jeżeli interesuje was coś takiego, za ile to się może sprzedać, wystarczy, abyście przypisali numer z szyby. No i przypomnę wam jeszcze bardzo ważną kwestię. Mamy teraz w naprawie Forda Expedition na dosłownie samym finiszu i mamy również Explorera ST białego, dużo ciekawszego, dużo bardziej wyposażonego. Natomiast nie będę zanudzał, idziemy dalej. Na początku kolejnego rzędu widzę Hyundai'a Santa Fe, najnowszy model, prawdopodobnie 20 czy też 21 rok. Mówię prawdopodobnie, ponieważ nie ma naklejki na szybie, czyli nie mogę sprawdzić po kodzie kreskowym tego samochodu.
A nie mam za bardzo czasu, aby tutaj się zatrzymywać i przepisywać te numery z szyby. No wygląda, przyznacie, niesamowicie. Może się podobać. Ponownie, że tak powiem, taka zaskakująca stylistyka tych najnowszych koreańskich samochodów. Uderzenie tylko z jednej strony, tak więc na pewno plus. Ciekawe, jaka będzie cena tego auta. Ciekawe, czy to ma na 4 napęd. No i ciekawe, jaki to ma silnik. No ale wy możecie się o tym wszystkim dowiedzieć, przypisując ten numer z szyby. 27 tysięcy mil przebiegu. Widać, że nie jest to jakaś najbogatsza wersja wyposażenia. Gdzie tutaj jest? Zgadza się. Zobaczcie, to jest najprawdopodobniej 2018-19 rok produkcji. Może troszeczkę się pomyliłem. 27 tysięcy mil. Ciekawe, czy odpali. Widzicie? To jest to. Prawdopodobnie, gdyby on miał tutaj więcej tej elektroniki i postałby tak długo, to już by tak łatwo nie zapalił. Tak więc gasimy go. Fajny samochód. Być może ktoś z was szuka czegoś takiego. Da się również tutaj kupić ciekawego Hyundai'a. No i przyznacie, że im nowsze są te Hyundai'e, czy też Kianki, no to wyglądają dużo ciekawiej. Naprawdę koreańskie samochody się naprawdę poprawiły. Tak więc ten samochód prawdopodobnie będzie licytowany już niedługo lub też był zlicytowany za kwotę. Widzimy się przy kolejnym. Ewentualnie może interesuje was te Porsche z tyłu, to również mogę do niego podejść. Widziałem, że po całości tak naprawdę tutaj przód dostał. Może nawet po całości to za dużo powiedziane, bo widać, że ten zderzak po prostu został zdjęty do wyceny. Przejdźmy może z drugiej strony. Ponownie jest tylko numer na szybie. Nie widzę tutaj naklejki. Cayenne, to by się zgadzało, tylko pytanie ponownie, jaka wersja silnikowa? No ale sami widzicie, że ten przód to był tylko i wyłącznie, że tak powiem, drobnostką a propos tego zderzaka. Bardzo mocna siła uderzenia. Zobaczcie, jak tutaj koło się położyło. Brzydkie uderzenie, naprawdę brzydkie uderzenie. No i to też, to co jest też ważne, w tym miejscu jest naprawdę twardo, przy ścianie grodziowej. Tak więc śmiem twierdzić, że to naprawdę ta kolizja była naprawdę silna. No ale cóż, to by było na tyle. Mi się wydaje, że widzimy się przy kolejnym. To Cayenne zostało sprzedane za... Jednak jest numer na szybie. No ale wiecie, jak to jest. Klasyka gatunku, jeden z najbardziej, można powiedzieć, importowanych samochodów, jeżeli chodzi o SUV-y ze Stanów Zjednoczonych, czyli Jeep Grand Cherokee. Dlaczego jest tak popularny? Przede wszystkim ze względu na to, że ma silnik, który nadaje się pod gaz. Bez problemu jesteście w stanie tutaj zainstalować gaz. Ja wiem, że w chwili obecnej ten gaz bardzo mocno w Polsce podrożał. No mimo wszystko, nadal dzwonicie, pytacie o auto, dosyć świeże, dosyć nowe, jakiegoś SUV-a, który nadaje się do gazu. No to praktycznie wszystkie auta, można powiedzieć, koreańskie, niemieckie, japońskie i tak dalej, już nie nadają się do zwykłej instalacji gazowej. Natomiast tu zwykły silnik 3,6 litra, wolno ssący na zwykłym wtrysku, jak najbardziej. Montujecie nową instalację sekwencyjną i cieszycie się z takiego samochodu. Ten konkretny egzemplarz, zdaje się, jest to wersja Limited, 2015 rok, tak więc na pewno nie będzie, że tak powiem, mocno licytowany na licytacji, ponieważ jest już dosyć leciwy. 38 tysięcy mil, no to faktycznie, jak na ten przebieg, nie jest to dużo. No, powiem wam szczerze, naprawdę, 38 tysięcy mil, na pewno ten samochód tyle ma. Nie widać, aby był jakoś tak mocno zniszczony. Wygląda na to, że ma nawet dwa kluczyki. Jeden tutaj i drugi powieszony pod kierownicą. Akurat nie zapalił się żaden prąd. Na pewno ktoś w samochodzie palił, ponieważ jest taki wyraźny zapach papierosów. Poza tym naprawdę fajnie, bez zaskoczeń. Całe poduszki. Na pewno samochód jeszcze odpala i jeździ. No pytanie zastanawiające. Widzicie sami zresztą. Obity z jednej strony, obity z drugiej strony. No i tak naprawdę koszty roboczogodzin, czy same koszty części mnożą się podwójnie. Jeżeli ma się to opłacać, to po prostu musi być tania. Dodatkowo, ciekawe, co się dzieje pod zderzakiem. No bo mam wrażenie, że ten plastikowy zderzak pięknie odskoczył. A tam może być jeszcze wbite. Tak, wygląda na to, że ta belka się cofnęła. Tak więc czasami troszeczkę logiki, troszeczkę wyobraźni jesteście w stanie, że tak powiem, dojść do tego, co działo się z danym samochodem. Szukamy dalej skatpaka, Chargera, idę, zobaczymy, widzimy się przy kolejnym. Ten samochód został sprzedany za...
2015 rok, Acura TLX jeszcze poprzedniej generacji. Najnowsza Acura jest jeszcze ładniejsza. Mimo wszystko ta z 15 roku również nie była jakaś taka mega brzydka. Na pewno ciekawa stylistyka, przyznacie, te smukłe, agresywne lampy, diody LED, całkiem masywne. Gdy one się palą, no to wszystko wygląda naprawdę znakomicie. Sprawdźcie sami. Z bliska naprawdę robi to wszystko robotę. Szkoda całkowita z uwagi na kolizję z boku, opisane jako side damage. Prawdopodobnie chodzi tutaj o stronę kierowcy, zaraz się dokładnie temu wszystkiemu przyjrzymy. Licytacja tego samochodu ponownie za 2 dni. Przyznacie? Naprawdę ładny samochód. Oczywiście, że tak powiem, bazą do tego auta była zwykła Honda, bo wszyscy wiedzą, że Acura to również Honda, tak jak Infiniti to Nissan. Widzicie? Zgadza się, po szycie zostało wciśnięte, pytanie jak wzmocnienia, koło również się poddało, co ciekawe jest to wersja 3,5 litra, tak więc naprawdę mocna, z napędem na 4 koła. Widać, że ktoś nawet ładne opony kupił, nie za bardzo oszczędził pieniędzy na ten samochód, ładne tarcze, pomimo tego, że one mają na sobie taki rdzawy nalot, to nie widać, aby, że tak powiem, był jakiś duży rant. Przyznacie? Szybko tutaj jeżdżą. Odwrócę się tyłem, aby nie wąchać tego kurzu i pyłu. Natomiast sama w sobie Acura jest naprawdę przyzwoita. 87 tysięcy mil. Mega plus za to, że ma ten 3,5 litrowy silnik, no bo większość nie ma tych mocnych silników. Szara tapicerka, nie jestem jej zwolennikiem, natomiast komuś może się jak najbardziej podobać. Przyznacie, ten samochód naprawdę fajnie się trzyma jak na 80 kilka tysięcy mil przebiegu. Fajnie, fajnie. Myślę, że naprawdę może się komuś podobać. Jest to fajny konkurent jakiejś BMW trójki, być może Audi A4, coś w tym stylu. Ten samochód został zlicytowany za i widzimy się przy kolejnym. Przed Wami 2016 rok, Jeep Grand Cherokee, ponownie wersja SRT 6,4 litra. Co mu generalnie dolega? Samochód jest po kradzieży, odzyskany i w takim właśnie też stanie sprzedany. Ma kilka jakichś takich rys, kilka wgniotek. Pytanie, czy to się stało tutaj na koparcie, czy to gdzieś jeszcze miało miejsce, że tak powiem, podczas kradzieży. Tak więc wymaga, powiedzmy sobie, drobnych poprawek, natomiast generalnie jest to, można powiedzieć, śmiało cały wóz. Licytacja tego auta odbyła się wczoraj. Ciekawe, za ile zostało sprzedane. Myślę, że Paweł wrzuci Wam gdzieś tutaj cenę na dole. Będziecie mieli jako punkt odniesienia taką właśnie informację. 80 zdaje się 2, 3, 4 tysiące mil, tak więc można powiedzieć pierwsze oznaki zużycia widać już po tym samochodzie. 16 rok, przypomnę. O co chodzi, to nie wiem, nie znam się, ale tak właśnie wyglądała klamka w tym samochodzie. Przyznacie, bardzo ciekawy samochód. Jak tylko, że tak powiem, silnik odpali, no to można powiedzieć, uśmiech na twarzy sam się pojawi i można ten samochód upalać cały dzień. Przed Wami kolejny ciekawy konsek, który został zlicytowany wczoraj. 2021 rok, Toyota Tundra, pełna kabina. Przyznacie, praktycznie nowy samochód, 11 tysięcy mil przebiegu, tak więc dosłownie nie najeździł się długo. Opis szkody: pożar. Tak więc zastanawiające, troszeczkę była rozebrana do wyceny, być może rzeczywiście, nie wiem, auto stało obok czegoś, co się paliło, czy też może garaż się zapalił, być może dom się zapalił, ciężko powiedzieć, to jest tylko i wyłącznie gdybanie. Zobaczcie, jak zachowały się wszystkie elementy plastikowe, widzicie, jak to się potopiło? Widać, temperatura zrobiła w swoje, wszystkie jakieś takie elementy, uszczelki i tak dalej, jak najbardziej to po prostu jest do wymiany. Widać, że nawet na szybie się porobiły takie bąble, ta szyba generalnie pękła. Ewidentnie ten samochód, że tak powiem, wymaga dalszej pracy, natomiast jest to bardzo fajna baza do dalszej pracy, do dalszej naprawy, można powiedzieć, no bo przyznacie, samochód ma prostą ramę, nie jest auto kolizyjne, wystarczy dokupić elementy, odmalować, wymienić co trzeba, uszczelki zamówić od dealera i praktycznie mamy w 100% nowy samochód. Tak więc takie auta faktycznie warto kupować, do takich aut warto dopłacać. Sprawdźcie, jak stopiła się lampa w tym samochodzie. Jedna, jak i druga. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Według mnie ktoś idealnie trafił. Pytanie, ile zapłacił, no ale Toyoty są bardzo drogie na licytacje, one mega trzymają wartość. Tak więc jeżeli szukasz czegoś takiego, no to po prostu przygotuj się z grubym portfelem, aby podejść do licytacji. Czy ona odpali? Ja myślę, że odpali jak najbardziej, no ale spróbujmy.
Jak najbardziej, silnik jest sprawny, to co mówiłem, wystarczy powymieniać troszeczkę elementów i dosłownie możemy cieszyć się praktycznie nowym samochodem. Jest i zguba naszego odcinka, można powiedzieć, cały czas chodzę i szukam właśnie tego samochodu, ponieważ mamy na niego wpłacony depozyt. No i naszemu klientowi bardzo mocno zależy, abym go właśnie zobaczył. Spróbujemy podejść, spróbujemy go wygrać. Niesamowita wersja, ponieważ jest to Scat Pack White Body, czyli bardzo rzadki temat. Sprawdźmy dokładnie szczegóły tego samochodu. Jest to 21 rok. Zgadza się, licytacja za 2 dni. Odpala i jeździ, ale to zaraz jeszcze się o tym przekonamy. Myślę, że kluczyki powinny leżeć w środku, ponieważ tak jak wam mówiłem, w momencie kiedy już teraz nie każdy tutaj może wejść, no to oni po prostu też przestali zabierać klucze z tych samochodów. Automatycznie przestali wpuszczać ludzi, no i przestały ginąć rzeczy, przestały ginąć klucze, przestali po prostu kraść. Może nie powinienem tak mówić, no ale no trzeba nazywać rzeczy po imieniu. 11 600 mil przebiegu, tak jak widzicie, szkoda całkowita. No cóż, trochę bokiem, trochę tyłem. Myślę, że po prostu Charger gdzieś po prostu szybko jechał, no i zanim wytracił prędkość, musiał się kilka razy odbić. Auto było na wycenie, tak więc nie ma tutaj szyb, nie ma tutaj lusterek, nie ma tutaj klamek, co nieco po prostu było zdemontowane do wyceny. Wszelkiego rodzaju dokładki i tak dalej. Wszystko zostało zdemontowane i wrzucone do środka. Zaraz to postaram się również wam pokazać. Zderzak złapany na sznurek. Klapa, w sensie bagażnik, tak samo, tak więc nie będę się z tym wszystkim siłował. No ale widać to konkretnie w tym miejscu, że na zderzaku, widzicie? To uderzenie, to dociśnięcie i to ładnie tutaj obrazuje, co się dzieje pod spodem. Tak więc belka również została dociśnięta. Zobaczcie, zrobiła się fałdka na pasie. Tu tak samo fałdka na pasie się zrobiła. Tak więc wbrew pozorom, szkoda teoretycznie delikatna, natomiast w praktyce, tak jak mówię, auto prawdopodobnie jechało. Zanim się zatrzymało, no to musiało kilka razy się od czegoś odbić. Bierzmy pod uwagę również w przypadku tego typu szkód wymianę zawieszenia z tej strony. Te koło również może nie trzymać geometrii, również może być podgięte. No bo zobaczcie, jak blisko, że tak powiem, było uderzenia do koła. Ja wiem, że one wygląda, można powiedzieć, całkiem w porządku. Natomiast w praktyce może być troszeczkę pociągnięte na wahaczach. O czym jeszcze powinniśmy sobie powiedzieć? Myślę, że fanatyk jeździł tym samochodem. Kilka takich gadżetów na to wskazuje. Między innymi wymienione jakieś takie obrysówki z żółtych czy też pomarańczowych na takie przezroczyste. Kilka naklejek, kilka dodatków, kilka jakichś takich podmianek. No widać, że generalnie fanatyk tym jeździł. Zobaczcie, jaki ciekawy akcent tutaj jest na szyberdachu. Myślę, że będzie to lepiej widać od środka. Tutaj kolejne flagi amerykańskie. Tu widzę, nie wiem jak on się nazywał, ale kojarzę go z kreskówek. Nie wiem czy widzicie, prąd się zapalił, widzę tutaj mamy 2 klucze. Zgadza się, Charger jest tak brudny. Z uwagi na to, że tam nie było szyby, mimo wszystko jest folia, no to dostaje się tutaj troszeczkę tego pyłu i kurzu do środka. Czy to będzie widać? Spróbujmy. Widzicie co miałem na myśli? Przyznacie, że może to wyglądać ciekawie, dopiero z tej perspektywy. Spróbujmy go odpalić. Ta moja noga troszeczkę jest jeszcze niesprawna po tym wypadku, ale na rowerze. Nie no, nie ma żartów, powiem wam. Gdzieś tam jest rura. Ale sami słyszycie, że pojemności nie oszukacie. Żadna dwulitrówka nie będzie w ten sposób pracować. To jest prawdziwy gangus. Generalnie nie jedna osoba może wystraszyć się tego samochodu. Jest tutaj tak głośny wydech, fabrycznie jest tutaj tak głośny naprawdę wydech, że nie jedna osoba po prostu podskoczy na ulicy, gdy dodacie gazu. Widzę, że tutaj były jakieś dokładki, widzicie kolejne, podokładane. Zajrzymy jeszcze pod maskę, co tutaj generalnie się dzieje pod maską. Czy fajnie się to pali? Tak jak mówię, to było dokładane, to nie jest fabryczne, przez poprzedniego właściciela. Silnik pracuje bez zarzutu. Cichutko. Wiem, że się powtórzę, ale jeżeli myślicie nad taką V8 między, załóżmy, nie wiem, 5.7 a 6.4,
bierzcie 6-4. Ja wiem, że kosztuje więcej, ale będziecie mi dziękować. Ładny samochód, myślę, że gaszę, zamykam, robię kilka zdjęć, idę dalej, bo dosłownie do zamknięcia kopartu już zostało tylko kilka minut. Mimo wszystko pracownik kopartu pomógł mi znaleźć ten samochód. Mega się cieszę. Podeślemy kilka zdjęć do osoby zainteresowanej tym autem. I to by było na tyle. Myślę, że widzimy się przy kolejnym. Jedna krótka wzmianka a propos White Body, a mianowicie można powiedzieć ciekawostka. Nie wiem, czy pamiętacie, mieliśmy ostatnio bardzo podobny samochód na ofercie sprzedaży. Właśnie też Chargera White Body, mieliśmy Challengera White Body. Generalnie zapraszam Was na naszego Facebooka, tam możecie dużo więcej rzeczy zobaczyć. Ale do czego zmierzam? Mieliśmy takie samochody właśnie w wersji White Body i co ciekawe, wyobraźcie sobie, że dealer Dodge'a, jeżeli idziecie tam po prostu zamówić sobie części, nie sprzedawam części do wersji White Body, jeżeli z winem ten samochód po prostu tak nie wychodził. My musieliśmy najpierw dostarczyć skan aktu własności. Dealer to musiał potwierdzić, że dany samochód faktycznie wyszedł w wersji White Body i dopiero wtedy postanowił nam sprzedać części. I w innym wypadku, gdybyśmy powiedzmy mieli sobie zwykłego Chargera i chcielibyśmy dokupić te zderzaki, dokładki, poszerzenia i tak dalej, dealer odmawia sprzedaży takich części. Musi być wszystko zgodne z winem, tak więc również jest taka ciekawostka, że jeżeli chcecie kupić oryginalne części White Body, no to po prostu wasz samochód też musi być zgodny z winem. Oczywiście znacie temat zamienników Chińczyków, jakiś Tajwan i tak dalej, no dokładki, przeróbki są chińskie bardzo tanie, ale uwierzcie mi, to jak te samochody wyglądają, to aż po prostu wstyd, idzie po prostu płakać. Na Automoto czy też na Allegro od razu widać, który Charger czy który Challenger jest poskładany na zamienniku. Wystarczy, abyście popatrzyli na te szpary, powiedzmy sobie, między maską a zderzakiem, maską a błotnikiem i od razu wiecie, że po prostu dany samochód jest poskładany na zamienniku. To po prostu tak się rzuca w oczy. Ale już nie będę się mądrzył, jeżeli chcecie jak najbardziej skorzystać z naszej usługi pomocy w naprawie, jesteśmy w stanie takie auto również ogarnąć na gotowo. Generalnie każde auto, nie boimy się niczego. Myślę, że to by było na tyle w temacie Chargera. Idziemy dalej, bo tak jak mówię, zostało nam dosłownie już tylko kilka minut. 2020 rok, Ford Escape w wersji S. Co oznacza wersja S? Oznacza bazowy model, totalnie, że tak powiem, pustak. Za chwilę to jeszcze Wam pokażę. 1,5 litra, tylko i wyłącznie napęd na jedną oś, tak więc takie auto na pewno nie będzie drogie. Co mam na myśli? Totalną biedę. Zobaczcie sami, ten samochód nawet nie ma aluminiowych felg, tylko stalówki na kołpakach. To jest taka pierwsza rzecz. Wszystkie elementy, można powiedzieć, są niewykończone, niewylakierowane. Na przykład właśnie obudowy lusterek, jakieś uszczelki, plastiki i tak dalej. To, co w innych wersjach potrafi być pomalowane, w tym po prostu zostawione jako czysty, goły, taki suchy plastik. Tak samo, nie wiem, czy widzicie zderzaki. Są czarne, nie są polakierowane. Szkoda oczywiście, to co sami widzicie, poszycie, błotnik, zawieszenie, jakieś tam wnęki i tak dalej, i tak dalej. Wejdźmy jeszcze tylko na sekundkę do środka. Licytacja tego samochodu za 2 dni. Być może ktoś z Was szuka po prostu czegoś takiego. Sami często dzwonicie i mówicie, że szukam samochodu dla rodziców. Rodzice już są starsi, nie potrzebują bajerów, niczego tam nie chcą. Chcą tylko, żeby ten samochód był po prostu w miarę świeży. To są właśnie takie samochody. Jeżeli ktoś nie potrzebuje bajerów, no to może kupić coś takiego. Poduszka oczywiście strzeliła, tak jak mówiłem. Zobaczcie, mamy tutaj zwykłą tapicerkę. Nie mamy tutaj żadnych skór, nawet nie mamy jakiejś imitacji skór. Zwykłe zegary, zobaczcie jaki ekranik malutki. Próżno tutaj szukać szyber dachu, panoramy czy innych generalnie bajerów. Żadnego systemu audio lepszego, nic z tych rzeczy. Tak jak mówiłem, bazowa wersja. Zobaczcie, no fotel jest bardzo brudny. No cóż, nie będziemy o tym dyskutować, ale zobaczcie, że tutaj nawet ten kluczyk nie ma żadnego kilesu, niczego. No, bazowy model, totalna bieda edition, jak ja to zawsze mówię. Tak to wygląda. Mimo wszystko 2020 rok, tak więc może komuś wpaść w oko, został sprzedany za... Widzimy się przy kolejnym. Ciekawa F30 z uwagi na fabryczny M-pakiet. Wersja 328, napęd tylko i wyłącznie na tył.
Tak więc są plusy i minusy tego rozwiązania. No plusem na pewno w tej sytuacji będzie to, że samochód ma uszkodzone zawieszenie. Dużo łatwiej jest poskładać właśnie tylnią napędówkę niż X-Drive. Ten X-Drive jest naprawdę dużo bardziej skomplikowany i oczywiście droższy w naprawie. Mam na myśli dodatkowe jakieś półłożki, totalnie inne sanki, jakieś dyfry, przełożenia i tak dalej, i tak dalej. No cóż, czy bałbym się naprawy tego samochodu? Myślę, że raczej nie, tylko on musiałby być stosunkowo tani. Ponieważ nie wiem, czy widzicie, on z każdej strony po trochu dostał. Dodatkowo każde koło dosłownie stoi w inną stronę. No i zobaczcie, on wypadł z drogi. Tutaj na pewno to widzicie. Zgadza się. Zarył spodem i tak naprawdę zobaczcie, jak koła stoją w tym samochodzie. Każdy patrzy w inną stronę. Tak więc koszty naprawy na pewno będą spore. Jak tylko cena będzie dobra, no to oczywiście warto to wziąć i warto to ratować. Na pewno na plus fabryczny M-pakiet, dwulitrowy silnik na niską akcyzę. O silniku może nie będziemy tym razem dyskutować, no bo jest to N20 czy też N26. Niektórzy kochają, niektórzy nienawidzą. Nie będę teraz akurat wchodził w dyskusję na temat tego silnika. Na pewno plus, bo płacimy za niego niską akcyzę. Tak jak widzicie sami, naprawdę ciekawy egzemplarz, doposażony między innymi też w aluminium, nie w jakieś drewno. Prąd jakiś się zapalił. Auto daje nam znać, że po prostu żyje. Ale powiem wam szczerze, tutaj wygląda mi to wszystko brzydko, nie? Naprawdę brzydko. Te elementy takie twarde właśnie, jak progi i tak dalej. Ciężko się to naprawia. Dużo części, dużo mechaniki, dużo składania, dużo malowania. Generalnie musi być po prostu to tani samochód. Licytacja tego auta za 2 dni, tak więc zobaczymy, dowiemy się, na ile w obecnych tych szalonych czasach oni to wszystko wylicytują. Ja osobiście za ten samochód nie dałbym więcej niż powiedzmy sobie okolice 40 tysięcy złotych. Już pod domem, jeżeli po prostu miałoby się to wszystko cenowo zgrywać. Mam na myśli naprawę względem wartości tego auta w Polsce. Fabryczny M-pakiet domyślam się, że wyceni się na okolice 70-70 kilku tysięcy złotych obecnie. W takiej właśnie wersji M-pakietowej. 2017 rok, Lexus RX350. Co to konkretnie oznacza? Zwykła spalinowa wersja, bez żadnych dodatków hybrydowych i tak dalej. Przód naprawdę masywnie rozebrany do wyceny. Generalnie tutaj wzmocnienie jest takie metalowe, stalowe. Tak to wszystko wygląda. Nie bójcie się, bo ja tutaj tak naprawdę nie widzę jakiejś masakracji. Oczywiście samochód dostał bezdyskusyjnie podłużnicę, tak jak sami widzicie, 2 sztuki zostały minimalnie podgięte, ta bardziej, sam kołnierz praktycznie został zagięty. No ale powiem wam szczerze, te auta łatwo się naprawia. Jak tylko będą części, no to ja tutaj nie wróżę żadnych problemów. A wiadomo, z częściami do Japończyków w Polsce nie jest łatwo. Licytacja ponownie tego samochodu dosłownie za 2 dni. Takie auta najczęściej sprzedają się dosyć tanio, ponieważ ludzie prywatni, zazwyczaj właśnie ludzie prywatni, nie chcą licytować takich samochodów, boją się tego, jak to auto wygląda. No cóż, nie dziwię się im, bo jeżeli ktoś tego nie robi na co dzień, no to wygląda to po prostu jak totalny Armagedon. Z drugiej strony zobaczcie, no to co było rozbierane, zostało wrzucone do środka. Myślę, że jakieś śrubki, pojedyncze jakieś sprawy możemy z tego odzyskać. Między innymi na przykład właśnie no, tutaj taką zaślepkę, taki halogen, czy też właśnie taki chrom. 35 tysięcy mil, tak więc długo sobie nie pojeździł. Nie wiem czemu on ma tak otwartą maskę, przymkniemy ją. Myślę, że to będzie ostatnie auto dzisiejszego odcinka. Jeżeli dotrwałeś do tej pory, no to koniecznie musisz zasubskrybować kanał. No i jeżeli możesz, to napisz kilka słów w komentarzu od siebie a propos odcinka, być może a propos konkretnego auta. A może a propos mojej osoby, jak najbardziej chętnie przeczytam zarówno te dobre, jak i złe. Tak więc pamiętajcie, napiszę coś w komentarzu, wiem, że to podbija mocno zasięgi. Natomiast tutaj przed wami 2019 rok Subaru Impreza WRX. Nie jest to najmocniejszy model STI, natomiast mimo wszystko jest to całkiem ciekawy samochód. Wygląda na to, że Subaryna gdzieś zaryła nosem, mogła wypaść z drogi, gdzieś uderzyć spodem. Zobaczcie, te resztki trawy, błota. No i widzicie, jak tutaj koło się poddało? Jak najbardziej. Widzicie oponę? W tym miejscu strzeliła. Felga wygląda na to, że jest całkiem mocarna. Wytrzymała, to jest złudne. Ona wygląda pięknie, ona może być, załóżmy, krzywa, może być z niej zrobione jajko, tak więc bierzcie to pod uwagę. To, że felga wygląda na całą, to nie znaczy, że ona jest cała.
Widzicie? Ponownie koło zostało prawdopodobnie wyrwane, troszeczkę cofnięte i wepchnięte minimalnie w próg. Nie ma tam dużej deformacji. Wybaczcie mi, że pod takim kątem wam pokazuję, natomiast to auto jest po prostu bardzo niskie. No i ciężko jest tutaj cokolwiek sensownego zobaczyć z tego położenia. No ale bezdyskusyjnie, samochód wypadł z drogi, tutaj wszystko na dole wisi i leży. Licytacja tego samochodu za 2 dni. Zobaczcie, mamy również uszkodzone lusterko. Tak, lusterko jest pęknięte, co ciekawe wkład ocalał. Drzwi, jakiś mamy opór. Prawdopodobnie w tym miejscu one dotykają do błotnika, czy też do progu. No, nakładka progowa, tak jak sami widzicie, została wrzucona do środka. Wersja bez skór. Manual to cieszy, jak najbardziej. Miły zapach. Fajnie pachnie jakimiś kwiatuszkami. Lepiej w tę stronę, niż po prostu, żeby miało śmierdzieć. Przyznacie, bardzo fajny samochód. Naprawdę cieszy manualna skrzynia biegów. Pomimo tego, że tak powiem, to auto jest naprawdę świeże, ktoś zdecydował się kupić manuala. Ja to szanuję, ponieważ sam lubię jeździć manualem. Wiadomo, nie są to auta, którymi teraz obecnie robi się bardzo dużo kilometrów, bo tak jak mówiłem, do jazdy na co dzień w korkach w mieście automat sprawuje się po prostu dużo lepiej. Natomiast gdy chcecie mocno poszaleć, no to to jest jedyna właściwa skrzynia biegów do różnych, można powiedzieć, wariacji. Przyznam, bardzo ładny samochód, jeżeli ktoś z was szuka czegoś takiego w wykonaniu właśnie japońskim, może się podobać. Może się podobać. WRX. Numer samochodu możecie sprawdzić. Tak jak mówiłem, licytacja za 2 dni. Myślę, że już to będzie koniec. Będę się szybko zbierał. Wracamy szybko na parking. No i jadę do domu. Tak jak mówiłem, Thanksgiving, czerwona kartka. Wszystkim bardzo mocno zależy, aby się załadować i zmierzać w stronę domu. Wiadomo, nie każdy zdąży dojechać, natomiast grunt to się załadować i jechać. Ponieważ nikt za stanie nie płaci, tylko za kilometry, tylko za mile. Niestety tutaj w Stanach jest to samo co w Polsce. Jeżeli ktoś pracuje na trokerce, no to wie, o czym mówię, że płaci się po prostu za przejechane kilometry, a nie za faktyczną pracę. Pamiętajcie o wpłacie depozytu, pamiętajcie o subie, pamiętajcie o lajku, bardzo mnie to cieszy. No i napiszcie jakiegoś komentarza, również przeczytam. Wylogowałem się z Kopartu. Zobaczcie, jaki miły akcent na mnie czeka. Przyznacie, kolor naprawdę robi wrażenie i kolor sprzedaje samochód. Uwierzcie mi, jeżeli coś takiego pojawia się na aukcji, potrafi być droższe spokojnie, nawet o 2-3 tysiące dolarów względem zwykłego czarnego samochodu. Prezentuje się znakomicie, natomiast mimo wszystko wybieram X5. Dajcie znać w komentarzu, co wy byście wybrali. Czy X5, czy mimo wszystko Challengera. Każdy woli co innego. To by było na tyle. Z wami byłem ja, czyli Krzysztof, Turbo Auta z USA. Bye, bye.